Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny w Radiu Pryzmat. Cześć, z tej strony Karola Zuber. Moim gościem jest Marta Kurek. Cześć, cześć Karolina, dzień dobry wszystkim. Czym ty się zajmujesz na co dzień? Zajmuję się studiowaniem i rozwijaniem innych pozaksiążkowych pasji. Między innymi mojej pasji do języków, pasji do podróży, tego typu rzeczami. Czyli skoro masz pasję do języków, to myślę, że w książce mogłaś popłynąć z tym tematem. Nie ma tam chyba jednego języka. W tej chwili w tomie pierwszym, bo Szałwandy jest tomem pierwszym całej serii Dragonu z Krakowu z Biomagia, występuje jeden wymyślony przeze mnie język, język dragozojski. To jest taki trochę angielski wśród smoków, tak bym powiedziała. To jest taki język, którym porozumiewają się różne gatunki, jeśli już muszą się między sobą porozumieć. Więc taki właśnie język dla mojej powieści wymyśliłam, a w planie mam jeszcze więcej, bo bardzo mnie fascynują języki starożytne, sanskryt, może też troszkę perski. Ale tylko troszkę. A jak zaczęła się ta twoja przygoda z pisaniem? To było, otworzyłaś oczy rano i napiszę sobie książkę? Przygoda zaczęła się dużo wcześniej przed tym stwierdzeniem, ale takie stwierdzenie mogę zapewnić padło w pewnym momencie mojego życia. Moja przygoda z pisaniem zaczęła się od tego, że po prostu bardzo lubiłam słuchać historii i lubiłam pisać wypracowania w szkole. Po prostu to była moja ulubiona aktywność szkolna. Ja czekałam, ja właściwie tylko podchodziłam do szkoły, żeby pisać wypracowania. Pani zawsze coś ciekawego zadawała, trzeba było wymyślić historię. I to mnie, to po prostu uwielbiałam robić. A potem po prostu to się rozwijało z czasem, nabierało siły, nabierało coraz więcej rozpędu. Chodziłam też tutaj właśnie do SCKM-u na zajęcia, do pani Jadzi Mączyńskiej. Rozwijające wyobraźnię. Też pisaliśmy mnóstwo historii, wymyślaliśmy bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Tak mi się to spodobało, opowiadanie historii, potem zapisywanie tych historii, że w pewnym momencie stwierdziłam, że to jest coś, czym chciałabym się zająć. To stwierdzenie padło w pewien zimowy wieczór, kiedy to przegrzewałam się nieco przy kaloryferze w mieszkaniu mojej babci. Akurat skończyłam książkę i nie miałam czytać, prawda? Czytać, nie pisać. Skończyłam akurat książkę i nie miałam następnej, więc trzeba coś było z tym czasem zrobić. I wtedy przyszło mi do głowy, że ja napiszę książkę. Ja miałam wtedy 13 lat. I pisanie zaczęło się od tego zimowego wieczoru? Tak. Wtedy oczywiście ja wiedziałam, że ja chcę napisać o smokach, że chcę napisać powieść na podstawie legend Krakowa, ale w pewnym momencie po prostu przyszedł do mnie taki obraz. No, zobaczyłam w swojej wyobraźni i wtedy już wiedziałam, jak to ma dalej wyglądać. Tak jakoś to do mnie przyszło. A czy w wieku 13 lat, czy troszkę później naszła cię taka ochota, a pójdzie to w świat? Generalnie myślę sobie, że to było już od początku, bo ja mam to do siebie, że jestem taką osobą, że bardzo lubię mówić, bardzo lubię, jak już wymyślę jakąś historię, to bardzo lubię się nią dzielić. Też moim ulubionym momentem właśnie w szkole, potem tutaj w Domu Kultury było ten moment podzielenia się historią, że ja ją stworzyłam. Nigdy nie lubiłam trzymać swoich historii dla siebie. Albo chodziłam do mamy, żeby męczyć ją, żeby posłuchała, chociaż mamy nie trzeba było wcale męczyć. Dla mnie jakby nigdy nie było wątpliwości, że to jest w jakiś sposób dla świata, że chciałabym, żeby ludzie to przeczytali. A jak długa jest twoja książka? Książka ma 700 stron. Ona od początku była taka długa? Nie, nie była od początku. Na samym początku, kiedy to bardzo chciałam napisać powieść, a jeszcze nie do końca mi wychodziło, pisałam ją czcionką 16, wtedy to liczyła sobie chyba 200 stron. Potem ta czcionka sukcesywnie się zmniejszała i liczba stron rosła. Potem druga wersja już miała 400 stron. A4, no a teraz ta ostatnia, A4, no to jest troszkę mniej niż 700, ale takich książkowych stron to jest 700. Nie jest to tajemnicą, że wydajesz książkę samodzielnie. Dlaczego? Książka ma swoją historię i tak jakbym
tuż obok historii, w niej samej historii smoków w Krakowie, rozwija się też historia tego rękopisu, moja historia z nim związana. Początkowo chciałam wydać książkę drogą tradycyjną, bo generalnie jeśli ktoś już myśli o wydaniu książki, to raczej nie przychodzi mu na myśl, jeśli nie istnieje tam w środowisku, nie jest jakoś bardzo zaznajomiony z tematem, to nie przychodzi mu na myśl, że można wydać książkę jakoś inaczej niż poza wydawnictwem tradycyjnym. Więc ja też nigdy o tym nie myślałam i zwróciłam się z moją książką, z tym pomysłem do wydawnictwa Znak na początku. Oni przyjęli książkę, bardzo się nią zachwycili, ale tam pozmieniało się. Wtedy też uznałam, że, znaczy nie od razu, uznałam, że chyba nie chcę, żeby to było tak, że ktoś będzie decydował o wszystkim za mnie i będę zależała od tego, czy zmieni się redaktor, czy się redaktor nie zmieni, czy będzie taki zarząd, czy inny, od tego, jak ktoś widzi moją wizję. I pomyślałam sobie wtedy, po pewnym czasie, prawda, rozwoju tego pomysłu, że zrobię to sama, że chciałabym, żeby to było w pełni zgodne z tym, jak ja to widzę i jak ja to gdzieś tam sobie wymarzyłam, bo to jest moje wielkie marzenie, żeby wydać tę książkę. Chciałabym, żeby ono miało taki kształt, jak ja od początku chciałam mu nadać, więc uznałam, że może ta droga tradycyjna, mimo że wszystkim dobrze znana, nie jest wcale taka najlepsza. Twoja droga, którą wybrałaś, że sama to wydasz, jest znacznie trudniejsza, ale jest wolna. Ty jesteś wolna na tej drodze i możesz tym sama kierować. Tak, mogę tym sama kierować. Łatwo nie jest, bo trzeba, jeśli chce się samemu wydać książkę, trzeba sobie wszystko samemu zorganizować. Więc trzeba zadbać o takie rzeczy, o które zwykle dba wydawnictwo, ale też nie jest to niewykonalne. Ja generalnie lubię współpracować z ludźmi, lubię znajdować ludzi, z którymi będę potem współpracować, więc na pewno sobie radzę i jestem zadowolona z tego. A daje to taką niesamowitą satysfakcję, ponieważ czujesz, że masz wpływ na to, co robisz. Bywa męczące, pracochłonne, ale na pewno jest ciekawie i też zbieram doświadczenia. To dla młodej osoby jest cenne. Trwa zbiórka pieniędzy na portalu Polak Potrafi właśnie na to, żebyś mogła wydać książkę. Ile pieniędzy potrzebujesz, by tego dokonać? Aby wydać pierwszy nakład, wydrukować dokładniej, bo książka już jest zredagowana, potrzebuję jeszcze tylko składu, korekty, no i druku oczywiście. Na to potrzebuję 18 tysięcy złotych i to do 17 grudnia zbieram. Mam nadzieję, że się uda. Osoby, które zamówiły ją na Polak Potrafi, które wsparły projekt, otrzymają szałwandy, a potem trafi to, co zostanie po jakby rozdaniu zestawów już zamówionych, trafi do księgarni dopiero wtedy. Już wiesz teraz, jaki będzie nakład? Nakład zależy od tego, ile ostatecznie zbiorę pieniędzy, bo mogę zebrać więcej. 18 tysięcy to jest takie minimum. No jestem zadowolona, bo właśnie udało mi się znaleźć patronów, między innymi Miasto Literatury UNESCO, RMF FM, to są moi patroni, Miasto Kobiet też, taki miesięcznik. Na pewno bardzo się cieszę z tego, że ktoś popiera mój projekt. Poza książką ludzie wspierający Cię na portalu Polak Potrafi mają też do wyboru mnóstwo nagród. Jest ich bardzo dużo. Jakie to są nagrody? Co odbiorcy mogą u Ciebie zamówić i skąd na pomysły na to? Bo to jest niesamowite, że tyle tych pomysłów miałaś. Na Polak Potrafi oprócz samej książki można zamówić właściwie całą taką smoczą kolekcję związaną z fabułą szałwandy, związaną z bohaterami. I są to na przykład smocze sakwy, czyli torby z nadrukami. Do wyboru są dwa kolory i aż pięć nadruków. Do wyboru jest pięć nadruków. Są smocze sakwy, jest też smocza szata, to jest koszulka.
jest, z tego co sobie przypominam, smoczy dar, czyli taki woreczek na plecy, to wszystko z nadrukami i też w dwóch kolorach. Ja tam lubię, jak jest różnorodność, więc można właściwie wybierać i ustalać sobie taką konfigurację, że ciężko, żeby ktoś inny ustalił sobie taką samą, więc myślę, że to jest duża zaleta. O, są też takie typowo czytelnicze gadżety, naklejki, zakładki. To wszystko z grafikami, które ja sobie zaprojektowałam, bo też robię ilustracje do książki i rysuję bohaterów mojej powieści, czyli te ludzkie smoki, które w niej występują. Dragonus Krakowus. Sama książka oczywiście, którą można kupić w różnych zestawach. Było ciężko zorganizować tyle tych nagród, jednak to kosztuje, ta produkcja tych toreb, uszycie koszulek, to jednak jest sporo pracy. Tak, to jest sporo pracy i to jest sporo planowania, liczenia, kalkulacji, ale jeśli ktoś w jakiś sposób chce zrobić coś ciekawego, to musi się przygotować, że wejdzie tu matematyka i inne tego typu rzeczy i ekonomia też w dużym stopniu. Na pewno zajęło mi to najwięcej czasu podczas przygotowywania kampanii, właśnie wymyślenie, zaprojektowanie gadżetów i zorganizowanie też całej machiny, która to potem wykona, więc tak, na pewno jest to bardzo pracochłonne, przygotowanie takiej zbiórki crowdfundingowej. Nie wiem, czy nie jest równie trudne jak napisanie powieści. Może nie zajmuje aż tyle czasu, ale na pewno nie jest to takie proste, jak potem być może wygląda. Od kiedy trwa akcja Na Polak Potrafi? Akcja Na Polak Potrafi zaczęła się, z tego co sobie przypominam, 18 października. I trwa do 17 grudnia. Do 17 grudnia. To są 2 miesiące, tak. Zbiórki, a jednak praca przed tym, żeby ta zbiórka ruszyła, była ogromna. Praca zaczyna się od tego, że trzeba zbudować społeczność wokół pomysłu i no, to się nie dzieje w jedną noc, zwłaszcza jak się nie jest znanym pisarzem. No, ja jestem osobą bardzo, ale jestem osobą młodą, jeszcze raczej nikomu nie znaną, więc musiałam po prostu wokół swojego pomysłu zebrać ludzi, którzy ten pomysł będą popierać i którzy będą czekać na książkę. W sumie zbieranie takiej społeczności to jest praca na kilka miesięcy. Nie da się tego zrobić od tak. Bardzo dynamicznie prowadzisz profil, fanpage na Facebooku. Ja jestem tutaj pierwszą czytelniczką, może nie pierwszą, ale jedną z wielu, wielu osób, które śledzą twoje poczynania. Piszesz bardzo dużo o tym, co zrobiłaś dla tej książki, jaka jest twoja książka. Dodajesz bardzo dużo fragmentów, co bardzo cieszy, bo ludzie mogą skosztować tego, co przygotowujesz już w całym wydaniu. Jak dużo czasu poświęcasz w ciągu dnia na to, żeby zadbać o tą kampanię, o to, co się dzieje wokół twojej książki? Sam najwięcej czasu podczas prowadzenia takiej kampanii zajmuje jednak kontakt taki osobisty, bo też raczej staram się z ludźmi rozmawiać na żywo, ale jeśli chodzi o media społecznościowe, czyli w moim przypadku głównie Facebook, a w ciągu dnia staram się udostępnić jeden, no czasem dwa posty, jeśli mam akurat wyjątkowo dużo tematów, to może tak wygląda, że to jest wszystko właśnie bardzo tak zaplanowane, dopracowane, ale ja też w dużej mierze staram się być spontaniczna. Te posty poza fragmentami, które oczywiście wybieram wcześniej i raczej bardzo dokładnie, żeby nie zepsuć przyjemności czytania całej książki. Ale jednak moje posty poza właśnie fragmentami raczej rodzą się w efekcie chwili. Mam mniej więcej zaplanowane, co chciałabym danego dnia udostępnić. Mam też przygotowane grafiki. Grafiki na fanpage robię sobie sama, bo też moją pasją dosyć dużą jest zabawa Photoshopem, więc tutaj się uzewnętrzniam i daję upust mojemu hobby. Przygotowuję sobie to wcześniej, grafiki. A same posty po prostu wiem mniej więcej, co bym chciała napisać. Piszę. No i nie zajmuje mi już, bo nabrałam pewnej wprawy, nie zajmuje mi już
tak dużo czasu to pisanie, jak zajmowało kiedyś. To znaczy na początku prowadzenia mojego Facebooka, wtedy bardzo się zastanawiałam nad każdym postem, godzinę spędzałam pisząc to, a teraz jeśli już mam zaplanowane, no to w ciągu dnia 10 minut. Oczywiście dużo więcej czasu zajmuje odpowiadanie na odzew ludzi, bo też dostaję dużo wiadomości, są komentarze, na to wszystko trzeba odpowiedzieć i to też zajmuje czas, ale samo pisanie postów na Facebooku nie jest jakoś bardzo pracochłonne już na tym etapie. Są dużo bardziej pracochłonne rzeczy podczas prowadzenia takiej kampanii, no między innymi kontakt jakby osobisty, to, że trzeba gdzieś pójść, opowiedzieć komuś, bo też wbrew pozorom nie wszyscy są na Facebooku. No, całe szczęście. Całe szczęście. Wbrew pozorom nie wszyscy są na Facebooku i wiele osób, które chce przeczytać książkę, jest poza nim, a też wiem, jak to jest, jak się usłyszy o czymś prosto z czyichś ust. Pisałaś książkę od początku do końca na komputerze? Od samego początku, może to zabrzmi nieromantycznie, pisałam książkę na komputerze. Ale ja też robię do powieści bardzo dużo notatek, bo wymyślenie i zapanowanie nad światem przedstawionym i nad wszystkimi możliwościami, które w powieści występują, to jednak nie jest kwestia tego, że masz to w głowie i ach, tak tutaj, tak sobie tu zrobię. To jednak jest potrzebny jakiś tam plan i ten plan powstaje na podstawie notatek, które ja sobie robię właśnie ręcznie. Jednak mam awersję do notowania na telefonie i nie. To mam swój notesik i tam zapisuję ręcznie, ale samą powieść pisałam od zawsze na komputerze. No to o czym jest ta książka? Już wiemy Kraków, wiemy smoki, język wymyślony przez ciebie. Tajemniczych terminów. No właśnie, więc teraz konkretnie o czym jest książka? Książka nosi tytuł Szałwandy i jest to pierwsza część serii Dragonus Krakowus Biomagia. Cała historia zaczyna się, kiedy takie ludzkie, właściwie humanoidalne smoki, Dragonus Krakowus, kupują Kraków na podstawie testamentu smoka wawelskiego, ich odległego przodka. Tu zaczyna się historia, następuje wielki przylot i Dragonus Krakowus przynoszą całą swoją kulturę, technologię, religię, bo mają też religię, język, swoje zwyczaje. Wszystko to sprowadzają ze sobą do Krakowa, żeby tutaj osiedlić się wśród ludzi. Ale niestety przynoszą też mroczną tajemnicę, jak to w baśniach bywa. I z tą tajemnicą musi się rozprawić główna bohaterka, czyli Wanda Wszechwiecka, która jest, mówiąc w skrócie, wielką miłośniczką biologii. I tak zaczyna się historia, potem toczy się już bardzo różnymi torami. I smoki żyją z ludźmi. Mhm. Powiedziałaś wcześniej, że wiedziałaś, że napiszesz o smokach. Dlaczego? Przede wszystkim wzięło się to na pewno z mojej głębokiej miłości do dinozaurów. Ja, będąc, nie wiem, dwulatkiem czy trzylatkiem, byłam święcie przekonana, że ja zostanę paleontologiem. I ja z wielkim zapałem grzebałam w ziemi i szukałam kości dinozaurów. Bardzo mnie to fascynowało. Jeszcze oprócz dinozaurów, to moją inspiracją do napisania książki właśnie o smokach było też to, że mieszkam w Krakowie. Kiedy przechadzamy się po tym mieście, to tu raczej dużo smoków nie ma, mimo że miasto niby jest smocze i ja chciałam to zmienić, bo wydaje mi się, że ta sceneria, Wisła, zabytki, to po prostu aż się prosi o smoki, ale niekoniecznie bestie, tylko może coś nowego, bardziej... Zwłaszcza, że już istnieje ten legendarny smok wawelski, którego nie sposób nie zauważyć, będąc, myślę, w sercu Krakowa. Napisałaś cegłę. Kolokwialnie rzecz ujmując, nazywamy to cegłą, ale tak. Patrząc się na twoje, na fragmenty, które udostępniasz, jest to cegła napisana językiem, który chce się przeczytać. Bo wchodzi w głowę. Ja teraz tak mówię, żeby trochę zareklamować, żeby słuchacze wiedzieli, że jednak ta książka, mimo że gruba, co bardzo często zniechęca ludzi, jednak jest taka przyciągająca, żeby to jednak przeczytać. Już są gotowe pomysły na następne książki? Tak,
to jest wszystko już zaplanowane, nawet nie tylko na tę serię, ale na inne serie związane z tym światem. A czy w trakcie teraz wydawania pierwszej części Szału Wandy masz już czas na pisanie? Czasu na pisanie nie mam w tej chwili, ale znaczy, gdybym chciała, to bym znalazła. Bardziej wiąże się to z nerwami, że jednak prowadzenie takiej kampanii to nie jest takie hop-siup i człowiek się jednak tym dosyć mocno stresuje, więc w tej chwili samo pisanie odłożyłam, ale na pewno cały czas wymyślam, bo też pomysły przychodzą cały czas i nie da się tego powstrzymać. Jak ktoś nosi w głowie jakiś pomysł, jakiś świat, to nie da się od tego uwolnić i pomysły przychodzą cały czas. Ja tak. Czyli w perspektywie jest więcej książek, tak. To na pewno. 700 stron czeka na wydanie, więc w nas siła, trzeba zebrać te pieniądze. Do 17 grudnia jest czas i potem czekamy na to, żeby zobaczyć te książki na półkach.